Nazywam się Daniel Guzman, przyjechałem tutaj w ramach takiego stażu. Skończyłem właściwie sam tydzień, jeden przed przyjazdem tutaj, skończyłem studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Toruniu. Uzyskałem tytuł magistra, no i tutaj właśnie moją świeżą zdobytą wiedzę wykorzystuję w pomocy przy porządkowaniu i zajmowaniu się archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Tutejsze muzeum nie posiada już zawodowego archiwisty, więc no mam dużo pracy w związku z tym. Mogę powiedzieć, że właściwie wszystko jest na mojej głowie teraz, więc tak zostałem rzucony na głębokie wody po tych studiach, ale mnie to cieszy, bo lubię takie wyzwania. No i również cieszę się z tego, że mogę tutaj też jakoś pomóc tutejszemu muzeum. Przyznam się, że właściwie nie wiedziałem do końca o jego istnieniu, zanim mi nie zaproponowano tego stażu, więc też to jest świetna okazja dla mnie do poznania czegoś nowego, również do takiego mniej znanego kawałka historii Polski, zwłaszcza związanego z dziejami naszych rodaków na już od czasów rozbiorów i zaborów, gdyż to no mniej więcej w tym okresie powstało tutejsze muzeum. Ogólnie to takie, jakby to powiedzieć, klasyczne, wyuczone przez lata studiów, typowe metody porządkowywania. Głównie w tutejszym zasobie archiwum znajdują się spuścizny, czyli materiały przekazane od e, konkretnych osób, od po prostu danych jednostek osobowych, od e, znanych osobistości po prostu. No i w literaturze archiwalnej jest nawet e, taki kanon postępowania z właśnie z spuściznami. Głównie takie zasady dla polskiej archiwistyki opracowała Państwowa Akademia Nauk. No i mając dostęp po, po studiach do, do wiedzy, do tych wskazówek, to mogę je teraz wcielać w życie. Bardzo zapraszam wszystkich, jest to naprawdę niesamowicie. Nie tylko muzeum można zwiedzać, ale również korzystać tutaj z archiwum. Wszystko właśnie w archiwach jest opracowywane nie po to, żeby gdzieś zalegało w magazynach, tylko po to, aby użytkownicy mogli tu przyjeżdżać i korzystać z tych materiałów. Zwłaszcza, że tu materiały są bardzo ciekawe. I też nie do końca wszystko jest zbadane i odkryte, więc myślę, że nie jeden naukowiec mógłby czerpać z tutejszego zasobu wiele inspiracji do prac naukowych, do prac badawczych, również do jakichś prac dyplomowych.